Melania Trump zniknęła. Wiadomo, co teraz robi USA, Melania Trump zniknęła. Miała poczuć ulgę, po porażce męża. Cztery lata obok prezydenta USA w atmosferze kontrowersji i skandali, sprawiły, że Melania Trump, nie chce do tego wracać, donosi źródło CNN i dodaje, że była pierwsza dama zdecydowała się poświęcić dzieciom. W ciągu ostatnich miesięcy w mediach pojawiła się tylko raz. Po wyprowadzce z Białego Domu unika kamer i pytań o karierę męża, a także o jego ewentualny start w kolejnych wyborach. Melania nie lubi być poddawana ciągłej ocenie opinii publicznej i dała jasno do zrozumienia, że nie jest zainteresowana wracaniem do tego, co było w czasie prezydentury Donalda Trumpa, mówi źródło CNN. Lubi rodzinę i życie prywatne. Błysk fleszy nie jest dla niej, dodaje. Jej była asystentka twierdzi, że Melania utknęła między ceremonialnymi obowiązkami a słowami krytyków, którzy twierdzili, że nie interweniowała wystarczająco wobec decyzji politycznych swojego męża, między innymi dotyczących kwestii imigrantów. Ona nie chce angażować się politycznie. Źródło magazynu, People, dodaje z kolei, że poczuła ulgę, kiedy skończyła się kadencja jej męża. Zdaniem gazety oznacza to, że żona prezydenta Donalda Trumpa, która już i tak rzadko pojawia się na szlaku jego kampanii, nie chce się w żaden sposób angażować, jeśli zdecyduje się on wystartować w 2024 roku. Jej priorytetem jest natomiast 15-letni syn Barron, który właśnie rozpoczął naukę na Oxbridge Academy w West Palm Beach. Magazyn zauważa, że to szkoła założona przez przedsiębiorcę, miliardera z Florydy Billa Kocha, który wpłacał pieniądze na poprzednie kampanie Trumpa. Jak podaje CNN, w sierpniu Melania wróciła z wakacyjnego pobytu w New Jersey do Palm Beach na Florydzie, gdzie ma zamiar na stałe zamieszkać w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago. Źródło People, zauważa, że mimo to daje mężowi znać, co myśli o polityce. Daje mu szczere rady i szczere opinie a on potem robi to, co chce, mówiła w 2018 roku. Gdyby Trump wygrał kolejne wybory, byłby to dla niej najgorszy scenariusz, podsumowuje źródło bliskie byłej pierwszej damie.